Jak podnosić swoje wibracje? Witajcie w kolejnym odcinku Agencji Kosmicznej. Ten materiał liczę, że może mieć bezpośrednio praktyczne zastosowanie, bo będzie to spojrzenie z faru na temat podnoszenia naszych częstotliwości, wibracji w codzienności. Co możemy zrobić, co warto robić i czego unikać. Przede wszystkim istotna jest tutaj wiedza, że świadomość i bycie w niskiej częstotliwości są ze sobą połączone. Kiedy jesteś w niskiej częstotliwości, jesteś w obniżonym stanie świadomości. Nie możesz się skupić, nie widzisz rzeczy logicznie. To zaćmienie umysłu. Im wyższa jest twoja świadomość, tym wyższa jest twoja częstotliwość, ponieważ możesz zobaczyć więcej szczegółów i uświadomić sobie, co jest wokół nich i jak one są połączone. Niska częstotliwość to emocje jak strach, niepokój, nienawiść, frustracja i wszystkie im podobne również są stanami odczuwania o niskiej częstotliwości. Istnieje bardzo szeroki zakres emocji, od bardzo niskich do bardzo wysokich i naturalnie cały czas poruszamy się w górę i w dół w tej skali. A to, co porusza nas w górę i w dół, to nasze myśli i wynikające z nich emocje. Pamiętaj, że wszystko, co postrzegamy z tak zwanego świata zewnętrznego, jest niczym innym jak interpretacją danych, które odbierają nasze zmysły, a wszystko to interpretujemy na podstawie danych i naszych przeszłych doświadczeń. Tak więc to nasza interpretacja rzeczy i wydarzeń, które zachodzą pozornie poza nami, spowoduje, że będziemy mieć myśl, która z kolei wywoła reakcję emocjonalną. Chociaż to tylko zwierciadło tego, co dzieje się w nas samych. Bo nie ma fizycznego świata zewnętrznego. Więc przyczynowo wszystko, co jest na zewnątrz, jest wynikiem naszej interpretacji i naszej częstotliwości. Wszystko wychodzi ze stanu naszej świadomości zgodnie z zasadą wyższej świadomości. Tak więc wszystko na zewnątrz jest częstotliwością w zupie potencjalnej energii czekającej na świadomość, by ta manipulowała nią poprzez własną częstotliwość. Rzeczy, sytuacje i wydarzenia są częstotliwością. Jeśli twoja pasuje do czegoś, to masz. Innymi słowy, energia potencjalna otrzyma znaczenie zależne od stanu świadomości jednostki lub osoby. To plastelina, z której nasza wibracja świadomości ulepi tym lepszą rzeczywistość, im my posiadamy wyższą częstotliwość. Natomiast co robić, aby dbać o swoje wibracje, o swoją częstotliwość? To, aby najpierw pozbyć się tego wszystkiego, co trzyma cię w niższym stanie lub częstotliwości. Nie jedz mięsa, ani niczego z sercem i twarzą. To rani cię na każdym możliwym poziomie, fizycznym, psychicznym i częstotliwości, również karmicznie. Twoje ciało tego nie potrzebuje. Jajka i nabiał są znośne. Jeśli ich potrzebujesz, ok, ale znacznie lepiej, jeśli możesz się bez nich obejść. Ale to zależy od twojego typu ciała. Jeśli nie możesz ich zostawić, to w porządku. To zależy od ciebie. Następnie musisz porzucić wszystkie nałogi. Zrozum je i zobacz, że nie przynoszą ci żadnej korzyści. Żadnych twardych narkotyków, bez alkoholu i bez palenia. Całe to przywiązanie jest czymś przyciągającym uwagę archontów, którzy przemawiają do ciebie tak, jakby to były twoje własne myśli i będą tylko próbować zwabić cię do tego samego, ponieważ chcą więcej tego samego doświadczenia, którego mogą zaznać tylko przez ciebie. Twarde narkotyki robią bałagan na wielu poziomach, a do twardych narkotyków zaliczają się również wszystkie oficjalnie uznane leki na receptę. Grzyby, ayahuasca, marihuana i inne podobne im rzeczy mogą nie powodować takich samych problemów zdrowotnych jak twardsze, bardziej sztuczne leki na receptę lub nielegalne,
ale chociaż mogą być nawet pomocne w leczeniu wielu schorzeń, problem polega na tym, że jeżeli ich użyjesz, aby uzyskać dostęp do wyższych światów lub wyższych stanów świadomości, to otworzą je dla ciebie, ale to nie jest korzystne, ponieważ nie jesteś przygotowany na stawienie czoła temu, co dzieje się w tych stanach świadomości. Po drugiej stronie są rzeczy, które wejdą w ciebie i zwampiryzują twój umysł i duszę, ponieważ dotarliście tam sztucznie, nie wypracowaliście jeszcze własnych sposobów na ochronę siebie. Może dojść do uzależnienia odczuwania tych wyższych stanów, a to już zamyka na rzeczywisty postęp. Tam jest się bardzo wrażliwym i istnieją istoty, które zamieszkują tamte królestwa i nie zawsze mają na uwadze twój najlepszy interes. Pasożytują i mogą wykorzystać cię. Ty, jako dusza, jako świadomość, jesteś kompletny i nie musisz polegać na jakiejkolwiek zewnętrznej substancji, aby móc doznać eterycznego doświadczenia. Możesz to zrobić wyłącznie swoim umysłem podczas medytacji, a nawet z pewną praktyką podczas przebudzenia po śnie. Wszystko pod twoją kontrolą, a te doświadczenia będą autentyczne i będą tobą. Nie potrzebujesz niczego, tylko swojego umysłu, swojej intencji. Używaj medytacji, śnij na jawie. W przypadku palenia marihuany jest jak w przypadku każdej innej substancji. Może się wydawać, że podniosła częstotliwość, ale nastąpi negatywne odbicie, a ty polegasz na czymś innym niż na sobie, więc to ogranicza. Wybierając drogę którejś z tych substancji, nie będziesz już w stanie rozwijać własnych, wolnych technik mentalnych. Wyobraźnia to nie pusta fantazja. To coś, co poprzedza wszystko, co istnieje w całym wszechświecie. Wyobraźnia jest czystą, twórczą świadomością i intencją. To plan stworzenia, to miejsce, w którym projektujesz swoją przyszłość i życie. Wszystkie oficjalnie akceptowane leki na receptę są szkodliwe dla zdrowia i opierają się jedynie na ukrywaniu objawów, rzadko rozwiązując problem, który wywołał chorobę, jeśli w ogóle. Opierają się na medycznej nauce zarabiania pieniędzy na cudzym bólu, nie na pomaganiu. Wyjściem jest tu zwrot ku terapiom naturalnym, na przykład ziołolecznictwo. Spójrzmy na leki obniżające poziom cholesterolu, które przyjmuje większość osób starszych. Nauka na ziemi twierdzi, że cholesterol zatyka tętnice, kiedy tak nie jest. Nawet nie wiedzą, co to jest, a jeśli się dowiedzą, to będą to ukrywać przed ludźmi. Cholesterol jest antyoksydantem wydzielanym przez organizm. Chroni wszystkie komórki, kiedy organizm jest zbyt kwaśny, a dzieje się tak, gdy twoja dieta zawiera cukry, duże dawki węglowodanów i mięso. Komórki zaczynają się utleniać w kontakcie z kwasem, przede wszystkim w układzie pokarmowym, a potem w całym układzie krążenia. Stan wysokiej kwasicy powoduje kruchość struktury komórkowej, prowadząc do mikropęknięć naczyń krwionośnych, które mogą być bardzo szkodliwe, a to ze względu na zwiększoną sztywność całego układu. To, co robi cholesterol, to rewitalizacja komórek w stanie kwasicy, a także służy jako środek naprawczy przeciwko tym pęknięciom. Postrzegaj cholesterol jako uszczelniacz dla tych pęknięć. Bez cholesterolu możesz krwawić wewnętrznie aż do śmierci. Czyli, kiedy organizm jest zbyt kwaśny, produkcja cholesterolu wzrasta, próbując powstrzymać pęknięcia i zatrzymać krwawienie. I naturalnie cholesterol gromadzi się w oku nawracających wrażliwych stref, zatykając tętnice. Tak więc cholesterol jest rozwiązaniem problemu dla organizmu, a nie przyczyną problemu. Zatem przyjmowanie leków antycholesterolowych spowoduje niepożądany efekt uboczny. Śmierć. Powodem, dla którego poziom cholesterolu jest zbyt wysoki, jest zła dieta i to głównie mięso i cukier są prawdziwą przyczyną zatkania tętnic, a nie cholesterol. Natomiast szczypawki. Wszystkie są fałszywe i wszystkie są trujące. Sfaro mówi wprost, by unikać szczypawek absolutnie wszystkich za wszelką cenę. Nie ma dla nich uzasadnienia. Nawet mikroby nie działają tak, jak mówi to ziemska medycyna.
Odradza też szczypanie zwierząt. Przykładowo wścieklizna. U zwierząt takich jak nietoperze i krowy, szopy pracze, wiewiórki czy niedźwiedzie to wyjątkowo rzadki stan. W przypadku szczypania prawdopodobieństwo zarażenia się wścieklizną wzrasta wykładniczo. Żadna szczypawka nie chroni zwierzęcia lub człowieka przed zarażeniem się jakąkolwiek chorobą. To wszystko propaganda. Mikroby i wirusy nie działają w ten sposób. Wszystko zależy od dopasowania częstotliwości. Dlatego ten temat zdrowotny jest taki delikatny. Gosia mówi: wstrzyknięto mi wirusowe zapalenie wątroby typu B. Więc je masz. Ale to nie znaczy, że zmanifestujesz to w swoim życiu. Nie zmanifestuję. Oświadczam to. To moje ciało jest pod moimi rozkazami. Mam nadzieję. Nie miej nadziei. Nigdy na coś nie licz. Zawsze kontroluj i manifestuj swoją wolę. A teraz przejdźmy do diety. Swaru zaleca dietę typowo wegańską, nawet bez produktów pochodzenia zwierzęcego jak jaja czy mleko. Jednak problem z dietą wegańską na Ziemi polega na tym, że nie stosowaliśmy jej na przestrzeni wielu pokoleń, co spowodowało, że system żołądkowy ludzi ogólnie powoli przetwarza żywność, która jest całkowicie oparta na roślinach, zwłaszcza surowych. Ponadto substancje chemiczne zawarte w pożywieniu osłabiły zdolność układu żołądkowego do wchłaniania składników odżywczych. Zatem w tych okolicznościach ogólnie bardziej byłaby wskazana dieta wegetariańska. Jednak decyzja co do zastosowania diety powinna być podjęta indywidualnie przez każdego w zgodzie z własnym organizmem i tym, jak reaguje on na każdą dietę. Ale warto pamiętać, że spożywanie mięsa i ryb nie przynosi żadnych korzyści, wbrew temu, co się mówi. Spożywanie mięsa i wszystkiego, co miało twarz i serce, powoduje tylko fizyczne katastrofy w ludzkim ciele, w tym złożone problemy energetyczne, które mają związek z częstotliwościami świadomości, które mają kluczowe znaczenie, ponieważ osobista częstotliwość jest tym, co chroni nas przed wszystkimi negatywnymi wydarzeniami w naszym życiu. Oczywiście fakt ten jest ignorowany przez naukę na Ziemi. Ponadto, ze względu na substancje zawarte w jedzeniu, około 95% żywności na Ziemi jest dosłownie zatruta. Należy trzymać się z dala od wszystkiego, co transgeniczne GMO i wszystkiego, co zawiera wszelkiego rodzaju toksyny. Jeśli organizm został zmodyfikowany genetycznie, to modyfikuje on również twój organizm, jeśli to spożyjesz. Z reguły, jeśli nie możesz wymówić nazwy jakiegoś składnika, to jest to toksyna lub trucizna i takiej żywności też nie należy spożywać. Wiem, że żywność typu organik jest droższa, ale to właśnie takie produkty przyjmować najlepiej. Wielu ludzi na Ziemi ma bardzo wiele uszkodzeń w swoich układach żołądkowych z powodu tylu lat jedzenia niewłaściwych rzeczy i substancji, trucizn w żywności. Więc nie mogą oni wchłonąć składników odżywczych tak dobrze jak ktoś, kto nie jest uszkodzony. Potrzebują więc suplementów, czyli jajek. Biocholesterol zawarty w jajkach jest bardzo korzystny i pomaga obniżyć zapotrzebowanie organizmu na własny cholesterol. Jako suplement najlepsze są drożdże, drożdże piwne. Są pełne białka, prawie w całości są białkiem. Tak samo jak fasola, bób i wszystko podobne, jak ciecierzyca. Drożdże są świetne, gdy dużo ćwiczysz. To czyste białko i nie są chemiczne. Jeśli jesz witaminy wytwarzane w laboratorium, twój organizm nie przyswaja ich dobrze. Jak na przykład witamina C. Stworzona w laboratorium witamina C jest lustrzanym odbiciem jako cząsteczka w porównaniu z naturalną. Więc nawet jeśli jest to technicznie witamina C, twoje ciało nie rozpozna jej jako takiej. Tak więc te wszystkie pigułki i bomby witaminowe zrobione w laboratorium nie są efektywne. Jako detoks można zastosować zaś głodówkę lub dietę skoncentrowaną na przykład tylko na bananach. Swaru wspomniała, że była również na diecie tylko na kokosach.
Ogólnie zdrowe ciało zwiększa częstotliwość naszych wibracji, a jeśli odrzucimy mięso, papierosy i inne podobne substancje, to ciało zwiększy wibracje i przestanie być kompatybilne z wibracją choroby. Będzie się chorowało bardzo rzadko albo wcale. Cukier także jest wysoce toksyczny. To właśnie on powoduje zawały serca i zatkane tętnice, nie tłuszcz. Zapomnij o kaloriach. To wszystko bzdura. To wszystko nonsens. Jeśli ktoś ma nadwagę, to nie dlatego, że spożywa za dużo tłuszczu lub za dużo kalorii. Dzieje się tak, ponieważ cukier i proste węglowodany, które organizm przyjmuje jako cukier, wywołują efekt insuliny. A organizm nie wie, co zrobić z tak dużą ilością insuliny i tak dużą toksycznością cukru, więc przechowuje to wszystko jako tłuszcz, ponieważ nie może się go pozbyć. Aby schudnąć, wszystko co musisz zrobić, to trzymać się z dala od wszystkich cukrów i węglowodanów, zwłaszcza tych prostych, chociaż jest to prawie niemożliwe, aby uniknąć cukru i węglowodanów na ziemi. Twoje ciało, gdy to wszystko odrzucisz, wejdzie w stan ketozy. Jest to stan, w którym nie ma już cukru we krwi, a to powoduje, że organizm szuka alternatywnego źródła energii lub paliwa, twojego tłuszczu. Ale musisz spożywać dużo fasoli i podobnych nasion o wysokiej zawartości białka i drożdże piwne zapobiegające rozpadowi mięśni. Możesz także jeść warzywa do woli. Spożywanie na nowo cukru, nawet w małych ilościach, spowoduje, że przestaniemy spożywać swoją tkankę tłuszczową. Owoce powodują również, że system przestaje spożywać twój własny tłuszcz, ale cukier owoca jest zdatny do spożycia, ponieważ twoje ciało zostało zaprojektowane do jedzenia owoców. Twoje zęby są zaprojektowane tak, aby rozkoszować się jabłkiem. Chemicznie nie jest to ten sam cukier. Wracając do zwiększenia częstotliwości. Obserwuj swoje myśli. Musisz być świadom tego, co robisz i co myślisz. Obserwuj swoje reakcje na wszystko, co dzieje się w twoim codziennym życiu. Pamiętaj, że cokolwiek przyciąga twoją uwagę, dostaniesz tego więcej. Skoncentruj się tylko na tym, czego chcesz i co sprawia, że jesteś szczęśliwy, a nigdy na tym, czego nie chcesz, ponieważ wszystko, czemu się opierasz, trwa. Co do wszelakich dramatów i tragedii, które widzimy w telewizji, to i tak nie mamy na nie wpływu. Nie warto wchodzić w te wibracje. Jedyną ich rolą, takich wydarzeń, jest to, by wiedzieć, czego nie chcemy, by wiedzieć, czego nie kreować. Ogólnie, abstrahując już typowo od żywienia, dobre dla naszych wibracji jest po prostu robienie rzeczy, które najbardziej cię uszczęśliwiają. Rzeczy, które możesz zrobić, aby podnieść swoją częstotliwość, są dosłownie nieograniczone. Należy ufać sobie, że wiemy, jakie rzeczy podnoszą nas na duchu, bo o to w tym chodzi. A co jeśli tym, co kogoś zadowala, jest oglądanie telewizji albo wyskok do baru na jakiegoś drinka? Otóż Swaru stwierdza, że to będzie tylko iluzoryczne zadowolenie i potrwa chwilę, potem będzie spadek. Pozytywnie wpływać na wibracje może też słuchanie muzyki. To jedno z najwspanialszych i najskuteczniejszych narzędzi, jakie wszyscy mamy. Również warto dużo ćwiczyć, pobudzając całe swoje ciało, uwalniając endorfiny w mózgu, które sprawiają, że poczujesz się bardzo dobrze. Musisz regularnie ćwiczyć, aby stało się to częścią twojego harmonogramu, częścią twojego życia jako stałą. Możesz także udać się do miejsc, w których czujesz się szczęśliwie i dobrze. Natura ogólnie podniesie twoją częstotliwość. Możesz także przebywać z ludźmi, o których wiesz, że są bardzo pozytywni, co poprawi twój nastrój i twoją częstotliwość. Ale trzymaj się z dala od tych, o których wiesz, że są dla ciebie destrukcyjni, którzy sprawiają, że czujesz się chory, smutny lub wywołują w tobie negatywne uczucia i niechciane reakcje. Jest to problem zwłaszcza z członkami rodziny, takimi jak rodzice lub bracia i siostry, którzy zawsze wiedzą, jak uderzyć, żeby bolało i często pomniejszają naszą wartość. Ale to nie znaczy, że nie możemy być wystarczająco silni, aby pozostać w wysokiej częstotliwości nawet pośród negatywnych ludzi.
ale jeśli nie możesz pokonać wyzwalaczy tych negatywnych uczuć w sobie, nie obwiniaj się i idź dalej lub unikaj przyczyny wyzwalacza. Warto zdobyć także kryształy, bo mają one bardzo wysoką częstotliwość. Trzymaj kryształów tak dużo, jak to tylko możliwe. Noś jeden na szyi, w kieszeni, włóż kryształ pod poduszkę na noc, dowiedz się wszystkiego o kryształach i używaj odpowiedniego na odpowiednią okazję. Działają bardzo dobrze. Sfaru używała ich cały czas, na przykład nosiła naszyjnik i kolczyki z lapisy lazuli. Kryształy są istotami jednowymiarowymi. Są świadomością, po prostu są, nie mogą kwestionować. Posiadają częstotliwość czystej egzystencji. Mają bardzo silne pole aury, więc twoja własna częstotliwość będzie się sumować z ich, zgodnie z zasadą konstruktywnej interferencji, zwiększając twoją całkowitą częstotliwość. Będą również odzwierciedlać to, co otrzymują, więc traktuj je z szacunkiem i dużą miłością. Będą ci to oddawać w ogromnym stopniu. Te kryształy, które Sfaru poleca najbardziej, to na przykład rodzina ametystów. Przeźroczyste pozwolą ci się skupić i jasno myśleć. Fioletowy ametyst wzmocni twoje pole aury i podniesie twoje częstotliwości wyższego kontaktu ze źródłem, a wraz z nim wyższą mądrość. Zielony ametyst utrzyma cię na częstotliwości, która ogólnie promuje zdrowie. Zaś ametyst barwy róży utrzyma cię w całkowitej harmonii z energią opartą na sercu, taką jak miłość. Posiadają dużo miłości. Ulubionym kryształem Sfaru jest jednak lapis lazuli, zarówno niebieski, który znajduje się także na ziemi, jak i czarny czy czerwony, których na ziemi nie ma. Niebieski zwiększa twoją ogólną świadomość, łącząc cię ze źródłem, a także wzmacnia twoje moce psychiczne i utrzymuje cię w stabilnej, bardzo wysokiej częstotliwości harmonii. Zawsze warto mieć fragment tego kryształu przy sobie. Ale wracając. Obok muzyki, to co może podnosić nasze wibracje, to dosłownie wszystko. Wszystko, co inspiruje cię do przekraczania granic, bycia artystycznym. Malowanie, rzeźba, budowanie, naprawianie. Możesz także używać zapachów i tak zwanych olejków eterycznych. Twój nos jest połączony z twoim systemem pamięci, co pomaga wyzwalać dobre wspomnienia i oczyszcza miejsce, w którym się znajdujesz. Użyj trochę na poduszce w nocy, a będziesz spać wspaniale. Ponadto obserwuj, na czym się skupiasz w swoim życiu. Bądź bardzo uważny w swoich myślach. Zwróć uwagę, kiedy masz negatywne i dlaczego. Staraj się patrzeć na rzeczy tak, by sprawiały, że czujesz się dobrze. Podnosząca nas będzie także woda, pływanie, branie prysznica, chodzenie w deszczu, brzegiem morza czy przy wodospadzie. Woda ma bardzo wysoką częstotliwość, bardzo blisko źródła. I mocno podniesie i naszą. Pamiętaj, żeby się śmiać i uśmiechać. Jeśli nie czujesz się tak szczęśliwy, ale nie masz poważnej depresji, udawaj, że jesteś szczęśliwy, dopóki nie będziesz. Bądź bardzo introspekcyjny, poznaj siebie, aby móc określić, co cię uszczęśliwia, a co nie. Musisz być w stanie zobaczyć, co jest nie tak w twoim życiu, a nawet w twoim dniu. W czym nie czujesz się dobrze w tej czy innej chwili? Kiedy masz negatywne myśli, nie opieraj się im, bo zostaną na dłużej. Jeśli coś pomieszało się z twoją częstotliwością, miałeś reakcję, której żałowałeś, po prostu idź dalej, bardziej w kierunku tego, co cię uszczęśliwia. Nie martw się zbytnio, nie gniewaj na siebie, że źle zareagowałeś. Po prostu idź dalej. To normalne i wszyscy mamy takie chwile, zarówno w 3D, jak i 5D. Medytacja to też oczywista sprawa, jak chodzi o podnoszenie i utrzymywanie dobrych wibracji. Na ziemi trudniej jest jednak medytować niż na tajgecie. Sfaru twierdzi, że na ziemi techniki są bardzo surowe, niemal militarne. Musisz przestrzegać zasad, bo inaczej one nie będą działać, a przynajmniej tak mówią. Tajgetanie uczą się medytacji jako małe dzieci, na zasadzie po prostu nie ruszaj się, kiedy czujesz taką potrzebę, kiedy czujesz się poza centrum.
Nie musisz być także w pozycji lotosu. To jest koncepcja na ziemi. Po prostu usiądź wygodnie, ale też nie leż całkowicie, ponieważ możesz zasnąć. A twoje ciało musi czuć różnicę pomiędzy snem a intencją i czasem medytacji. Wygodnie jest też korzystać z muzyki. Można użyć do tego słuchawek przykrywających całe uszy, aby odizolować się od wszystkich stale obecnych dźwięków otoczenia, które bardzo rozpraszają. Skoncentruj się na muzyce, która pomaga zatrzymać myśli. Medytuj również używając kryształów po jednym w każdej ręce. Plecy wyprostowane i po prostu odpręż się i wyłącz umysł jak przełącznikiem. Po prostu ciesz się tak spędzonym czasem. Zwykle 40 minut do godziny i czujesz się, jakbyś spał 3 godziny. Bardzo to orzeźwiające i energetyczne. Możesz także za pomocą opaski przypiąć lapis lazuli lub ametyst na obszarze trzeciego oka. Tajgetanie medytują poprzez zatrzymanie umysłu. Dla nich to jednak nie problem, ponieważ wszyscy medytują od najmłodszych lat, a my nieco bardziej jesteśmy rozbiegani, no i musimy się nieco bardziej postarać, aby wyhamować myśli i nauczyć się natychmiastowo wyciszać umysł. Tajgetanie nie używają też mantr, bo to ziemska koncepcja, tak samo jak i siedzenie w pozycji lotosu. Nie stosują także technik oddechowych, a najwyżej zwykłą koncentrację na oddechu. A tak to skupiają się po prostu na dźwiękach natury z słuchawek, jak odgłos wodospadu, deszczu, albo może to być też po prostu relaksująca muzyka. Dla utrzymania wibracji nie zaleca się też posiadania wielu partnerów seksualnych, bo taki akt to bardzo silne związanie energetyczne, które wpływa na ciebie przez całe życie. Lepiej skupić się na jednym właściwym partnerze. Podsumowując, to i tak wszystko sprowadza się do czegoś prostego, bo szczęście automatycznie oznacza wysoką wibrację. Bądźmy więc szczęśliwi. To samo tyczy się wychowania dzieci. Sprawmy, by były szczęśliwe. Należy dać im to, czego naprawdę potrzebują, a nie to, co ty lub społeczeństwo uważasz, że potrzebują. A więc żadnych narzuconych zajęć baletowych i temu podobne. Chodzi o to, czego dzieci chcą, a nie to, co potrzebują z twojego punktu widzenia. Nie żyj ich życiem. Moje osobiste dwa słowa na koniec. Chciałem dodać, że z mojego doświadczenia tak prywatnego, jak i zawodowego, bo jestem pedagogiem, wygląda to tak, że najbardziej unieszczęśliwiającą rzeczą jest łamanie siebie wewnątrz. Zabijanie swoich pragnień i tego, do czego nas ciągnie, a także działanie wbrew sobie, bo wypada tak postąpić, albo bo to opłaca się finansowo, a tamto nie. Bądźmy w każdej sytuacji spójni. Spójni w tym, co czujemy, co myślimy i co sobą wyrażamy. Nie fałszujmy siebie, nie udawajmy, nie przybierajmy masek. Nie mówię tutaj, by wystawiać się na jakiś oczywisty strzał, robiąc z siebie tarczę strzelniczą i odsłaniać w środowisku, które nie pojmie naszego stanowiska. Nikt nie każe nam prowokować czy być naiwnym, ale nie postępujmy wbrew sobie. Bądźmy sobą. Tylko tyle i aż tyle. Takie ograniczanie się, łamanie i powstrzymywanie to trucizna dla duszy i osłabia połączenie z nią. Pozwólmy zatem naszemu wnętrzu, by wyszło na zewnątrz, a wtedy zobaczymy, jak świat lśni. Dziękuję za wysłuchanie tego materiału i do następnego. Cześć!